Jak się czujesz, kiedy wszystkie oczy patrzą na ciebie? Przyznam szczerze, że kiedy ja wchodziłam do szumnie zwanego show biznesu, miałam 8 lat i wtedy to, uwierzcie mi, zupełnie inaczej wyglądało i po pierwsze nie spodziewałam się, że te moje 5 minut będzie trwało tak długo. Wydawało mi się, że od zespołu Fasolki, od którego się zaczęło, na tym skończę, jak zresztą większość dzieciaków, taką przygodę z artystycznym światem. Na szczęście dla mnie, bo ogromną przyjemność sprawia mi ta praca, już pracuję ponad 25 lat. Uff. Ale to zupełnie inaczej wyglądało. Wtedy nie było fleszy, nie było się pod obserwacją, nie było, trudno w to uwierzyć, ale internet może istniał, ale zupełnie nie był powszechny. Nie istniały też tak zwane brukowce. Także ja kiedy się decydowałam na tą pracę, nie wiedziałam jeszcze, co mnie czeka w dorosłym życiu. Robię to po prostu dlatego, że sprawia mi to ogromną przyjemność. A to, że jestem cały czas w tym blasku fleszy, to niestety nie jest tak, że to jest ten blask fleszy. Bardzo często jestem po prostu pod zwyczajną obserwacją i trzeba czasami uważać na to, co się mówi, robi czy pokazuje.